krew, śmierć i odkupienie. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Ostatnio napadliśmy na pociąg. O dziwo, w pociągu były pieniądze. Te pieniądze mamy. Niestety, podobno, John podobno został zabity przez patrol policji, czy tam patrol straży. Ale coś mi się wydaje, że Dutch go po prostu wystawił i zostawił. Agent Milton and his men took it to Van Horn to be put on a boat and tried for murder. I am sorry to hear that. We gotta let her go. John's well, sorry, son. Without John, she's just bait. We got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. But me and the boys know. Yep. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows it. So we just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Dutch, it's just a girl. You're right. Dutch, Micah. It pains me to say it, Arthur. But he is right. Dutch! Come on, boys. Yeah! I guess that's that then. All them goddamn years. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Miss Tilly. Here. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now, you hear? All right, Arthur. I'll miss... Me too, sweetheart. Me too. Yep, Jack, you see that. You're right. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler! Ride with me! Kurwa, wreszcie, to jest takie wzruszające. If they're putting her on a boat, they'll probably dock at the north end of town. Artur jest takim kurwa altruistą wręcz, nie? Wszystkim by pomagał. Sadie. Now he don't care if he orphans his French child so long as he gets rich. All his goddamn talk all them years. Taka trochę sekta zrobił, co? Or he went crazy. What a mess. Sure. Guess he began to believe he was God or something. I don't know. I'm sorry you got dragged into this. Into us. Listen. If you hadn't shown up in my house that night, I'd be dead. And even this bullshit beats dead. I thought I could find a way to get John, Abigail and Jack out of this mess. No niestety. Podobno Johna się nie da wyciągnąć. Seems I left it too late. If we could still get Abigail, maybe her and Jack will be okay. John, Hosea, Mac, Davey, Jenny, Sean, Lenny, we have to put an end to this. An eagle flies, another angry fool he used just like he did with the rest of us. Like I said, Arthur, we don't need them. No tak, nie potrzebujemy ich, tylko mam wrażenie, że oni mogą też się mścić za to, że ich zostawiliśmy, bądź też nawet spiskowaliśmy, powiedzmy, za ich plecami. Swoją drogą, nie wiem, czy... Jak jest z tą kasą, którą niby Dutch gdzieś tam schował i o której wiemy, gdzie jest schowana? Czy my jesteśmy w stanie ją zajumać w tym momencie, czy nie? Czy ona już została zabrana przez Dutcha? Jeżeli mają stąd spływać. Ale coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy się z nim widzieć. Twarzą w twarz. Jeszcze się z nim będziemy widzieć. How you feeling? I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her. Cause you're the better shot, I mean. That ain't what you mean.
I can still fight. I know, Arthur, but just do it my way, honey. It's for the best. Aww. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Się robi. Maleńka. Co prawda mogę trochę kaszleć przy tym. I może mi się trochę ręka trząść, ale no dobra, niech będzie. Let it be. Okay. No dobra, zobaczymy czy mi się to uda. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo wpadek i że uda mi się całkowicie ochronić Sadie. Jest zaraz po Johnie chyba, albo nawet na równi właśnie z Johnem, jedną osobą, która jest, znaczy jedną z osób, która się za nami wstawia i która, wiecie, podążała za nami cały czas. Też widziała w Dutchu to, co my widzieliśmy, czyli w zasadzie to, czym się staje, kim się staje. Albo co z niego wychodzi, bo kim tak naprawdę był, czy jest. Od zawsze. No to głęboki wdech. Jest. Strzelasz pierwsza, czy ja? No to co, let's go? Okej. To strasznie nie lubię lunety strzelać, bo nie widzę skąd strzelają. Tam jest bardzo ciemno. Okej. Out. Idź dalej, maleńka. Z lewej gdzieś też. No. Dalej. Nie, widzę kolejnego. Skąd teraz? Tu cię. Dalej. Drogę wolną. Co kolejny przyjeżdżasz? Pyk! Jak to pokazało, to nie wiem dlaczego, ale mnie coś zabolało. Weź dalej, Monika. I tutaj, Van Horn Training Post. Tylko nie będę cię mógł ubezpieczać w środku. No strzel do nich. Okay, Mr. Milton. I guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. No to bierzmy obrzyna w rąsie. Większość całego miasta w sumie to wybiliśmy. Ale w takim razie nie to. Nie, no nie mówcie mi, że tylko mam wyłącznie rewolwery. Ajajaj. Dobra, mam tylko wyłącznie rewolwery. Średnia to ten celność jest tego, no ale dobra. Pozostaje mi nic innego. No i mało w magazynku. Okej, okay, odpalony. Trzeba będzie użyć tutaj trochę tej precyzji. Zobaczyć precyzji. Na tak daleko nie mam. Na tak daleko też nie mam auto aima. On wstaje? Naprawdę? Shit! Dobra, out. No co za menda? Padł czy nie padł?
mówię, z takiej odległości to ja nic nie widzę. A zostawiłem... Zaraz. Oni mają też tylko i wyłącznie rewolwery? Bo jeżeli mieli jakąś dłuższą broń, to ja bardzo chętnie. Nie, wszystko to są rewolwery. Padł? No, nie padł! No gińże! Możesz ty w życiu. Dobra, chowaj się! Nie tutaj, Jezus sprawia. Okej. Trochę mało zdrowia, ale to chyba przy obecnym stanie moim zdrowia i tak nie ma co liczyć na coś lepszego. No zgincie wreszcie! Czekajcie, musimy się schować. Reload. Podejdziemy bliżej i użyjemy najwyżej zabójczej precyzji. A tu jeszcze jest jeden na drodze. Na taką odległość to niestety, ale ten rewolwer jest taki średni, bym powiedział. Cześć. No chodźcie do mnie, jak najbardziej. Jeszcze jak. Jednego mamy na górze. Kurde, mam chodź na plecak. What the hell, skoro się tu wziął? Kolegów. Coraz bardziej mi się kręci ten wskaźnik. No wreszcie. Nienawidzę z tego rewolwera strzelać naprawdę. Dobra, zostawmy go tam z tyłu, skoro on nie jest potrzebny. A bo ten drugi byłby lepszy. Dobry. Który z nich to był Agent Milton? Calm down, Mr. Morgan. To jest Agent Milton. Shit. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton. You'll be dead. Sure, but I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. You should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell? Micah? You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up. And you boys came back from the Caribbean. And he's been a good boy ever since. Wiedziałem. Okay. Wiedziałem, że to gnida menda jedna. You're losing your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible man. Now come on, both of you. Oh, fuck. Find the horses. We need to get the hell out of here. What happened to Jack? Where is he? He's fine. Thank God. What car? Abigail, you ride mine. No, shall I? Get on, Arthur. Get on. What are you doing? Get on, Arthur. Oh, shit. Dobra, mamy jakąś inną broń, proszę. Tak.
Jest, super. No i przy okazji możesz dobyć tej broni? Nie, oczywiście musimy jechać z naszym rewolwerkiem. Na razie nie widzę, na razie widzę. O! Piękna główka. Naprawdę oni się jeszcze nie znudzili nami? No i prawa. Shit! To więcej was nie było? Ja chcę jakąś inną broń. Proszę, dajcie mi inną broń. No nie mogę wybrać innej broni, tylko i wyłącznie rewolwery. No shit. Przecież taki obrzęd by wszedł jak złoto. Taki obrzynek by w nich wszedł jak w złoto. What happened to John? Where's John? I think... Arthur. He... What? He got killed or what? He got captured. No. I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! Listen. We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But, John, I want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. Now, you gotta go get that boy. Go on, get out of here. What? Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat. Before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither you. Two. Not now. You both know. You're good women. Good people. The best. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest. All our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. Always was a good thief. That you was. Go on, get out of here. Ja pierdzielę. The many things we learn. Oh shit, co tu się od Janie pawliło? Nie wierzę w to. Bez kitu, aż się wzruszyłem. Wiecie, co jest wiecie, jaki zabieg jest najlepszy w tym wszystkim? Że... w zasadzie czuć było to, że jakby męczyłem się cały czas razem z Arturem. Przez tą jego chorobę, przez to, jak było to pokazane. Jak on cały czas coraz gorzej wygląda, coraz ciężej mu... Wszystko przychodzi.
jest przykre, bo to czuć ten koniec, czuć jego koniec. Czy od kuli, czy przez chorobę. Jeszcze ukradł badaczowi kurde klucz. That's the way it is. That's the way it is. Tracąc w sumie męża, nie? You saved my life. You're a good man. You know, all that ever mattered to me was loyalty. Lojalność, której powtarzał cały czas Dutch, a której tak naprawdę sam nie był w stanie trzymać. Właśnie problem jest, znaczy nie tyle problem, co sęk w tym, że Arthur nie musiał próbować być dobry. Arthur był dobry dla wszystkich, tak jak mówiłem przed chwilą, trochę rodzaj altruisty. Obozie co, pusto? Nie. Ktoś jeszcze został. Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw. Come on, all of you. Well, we're doing our best. Hurry, we ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. We all need to have a little chat. Black Long, you're back. Hooray. I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch. Think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me. You left me to die. My boy. I didn't have a choice. John, I didn't... You! I didn't have a choice. To było wręcz pewne. All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkerton's coming! Fast! Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. Put your guns down! God damn it! Move! You ready, John? Yeah. Zaraz, gdzie jest Micah? Gdzie jest Micah? Tu kuźwa, dlaczego do niego nie mogę strzelić? Nie chciałem z tym. Teraz niski poziom baterii. Okej.
Miałem go jak na talerzu. Miałem go jak na talerzu, żeby Majka kurde odpalić. To kuźwa nie, bo po co? Nie mogę strzelać do swoich. Fuck. Jeszcze postrzelił Grimshaw. Myślisz, że tu jest jakieś wyjście w ogóle? Chyba, że mamy jakieś wyższe pozycje do zajęcia. A nie mówiłem, że to szuja żmija jedna? Gnój zasrany? Przepraszam za słownictwo, ale naprawdę ten gość mi śmierdział na kilometr już od dawna. Ale w tym wszystkim jest dobre to, że John jednak żyje. W sensie, że tak przyszedł tutaj o własnych siłach, nie jest w takim razie z nim najgorzej. No i Abigail prawdopodobnie będzie się cieszyć. Abigail's safe. So's Jack. Where are they? It was Sadie at Copperhead Landing. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. Arthur Schultz. Że zostaniemy w tyle. O, świetnie. Nasi kumple byli. Trzeba było ich wcześniej odpalić? To nie. Po co? Kurde, spierdzielaj. Jedźmy. Jadę. Że kurde nie mam do nich jak strzelać, bo koń sam się nie poprowadzi. Nic tu nie widać. My jesteśmy zdrajcami. No, kurde, powiedział to. Z Johnem chyba też nie jest zbyt dobrze, co? To jeszcze ktoś został, naprawdę? Come on! Push, Arthur! Thank you. Arthur! Come on, Arthur. Yeah. Let's go. Well, what about the money? Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but... You want the money? You head down. I gotta go to my family. Oczywiście, że pomagamy Johnowi. Nie ma nawet wątpliwości. Nie idziemy po pieniądze. I'm gonna get you out of this bullshit. It's the last goddamn thing I do. Thank you. Ah, shit! Let's go! We need to find higher ground. Ja pierdzielę. No nie, no po prostu wzruszyłem się nawet, jak koń umarł. To czuć, że to już jest koniec, jak nasz koń, na którym przemierzaliśmy całe tereny. Nasz najwierniejszy przyjaciel, można powiedzieć, padł.
co mi się wydaje, że my nie pociągniemy go zbyt długo. Let's get up this cliff. Hugo. Come on, Arthur. Keep pushing. No, na mnie przychodzi tak łatwo taki wysiłek, wiesz, John? Oczywiście postaramy się. Nie mam żadnej długiej broni, naprawdę. Z rewolwera będę strzelał do nich. Arthur, come on, let's go. Nie oglądać się za siebie. Pushing, Arthur. No. No. I think I've pushed all I can. Come on. You go. We ain't got time for this. Not now. We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. Z celnością coraz gorzej. Francja, jeszcze żeby się do tego doszło, że chyba ten nas zabije. Choćby to było, kurwa... Choćby to było to, co zrobię ostatnie... To, kurwa, chcę cię zabić. This is where it ends for you.
Wyrzuć go stąd! Przegrasz pracę. Żmija. Jak ja go nienawidzę. You ain't gonna reach that gun. You ain't. You lost, my sick friend. You lost. Yeah, despite my best efforts to the country. It turns out I'm one. God damn you. It is over. Now, Arthur. It's over. Oh, Dutch. He's right. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. There, up there on the ridge. Pomyśl. I gave you all I had. I did. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. Co wygrałeś? John made it. He's the only one. The rest of us. No. But I tried. In the end, I'm dead. Come on. Let's go. We can make it. Dutch. Come on, Dutch. Come on! Miałem nadzieję, że go odpali i się zrekompensuje w jakiś sposób, ale nie. Dutch wolał uciec, tak jak parę razy już to zrobił od swojej rodziny. Ludzi, którzy byli lojalni. Jak zawsze powtarzą. Tchórz. Tyle. Szczerze, że końcówka była, znaczy końcówka tego, co w tym momencie tutaj widzieliśmy, końcówka Artura. Była bardzo taka wzruszająca i spójna, bym powiedział, bo jako, że całą grę od początku uznawałem za taką dosyć mocno dłużącą się, bym powiedział. Mało spójną w tych wątkach, bo tutaj coś robiliśmy, tu coś robiliśmy, tu dla kogoś coś. W sumie nie by było takiego jednego głównego celu. Za każdym razem ukradnij i zdobądź kasę na nowe życie.
Ale tutaj mieliśmy cel. Cel pomóc tym, których uważamy za najlepszych. W całej tej grupie. Kilka lat później. Proszę, proszę. Oło. That was close. Too close. We brought that trouble on ourselves. By we, you mean me. The one me who went and shot him. Seemed like he deserved shoot. I'm sure he did. But I've been thinking, ain't it about time you stopped being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. We gotta find someplace to lay low. Keep quiet. Maybe Dutch was right. Maybe we should have just gone to Tahiti. Is that it with you? Tahiti or killing? Come on, John. Please, try. Try what? We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I am always honest. Maybe not always good. But I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools with moral codes. Here's a moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes and books? My reading's getting pretty good. Well, read different books then. The books is Jack's. And, well, maybe he's doing most of the reading, but still. You're a bad influence on your mother, boy. Boy? Sorry, boy. Sir. What was that? I said you're a bad influence on your mother. With your books. Which books was that? You know, that dime novel of Boy Calloway and the Men from the Moon, or whatever it was. I'll do my best to find better reading. Jack już jest duży, jak widać. Is that what you like, then? Western tales? Boy. What's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild Czemu West? Mówi not so much. Do tego. Do Johna. Sir. You know, of the round table. The king. What's his name? There's King Arthur. And there's Sir Lancelot. And the Lady Guinevere. And a whole lot of others. Those names. I kind of like them. You know what? So do I. No to, ej, słuchajcie, ciekawa w ogóle, ciekawy twist taki, że w sumie w tym momencie co? Arthur umarł. Majka, no nie został zabity, szczur jeden. Dutch też nie, bo okazał się tchórzem. A my co, będziemy grać teraz Johnem? To jest dosyć dziwne, bym powiedział. Wręcz bym powiedział, że bardzo dziwne. Dlaczego? Grave digging or polishing some rich fella's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Oh boy. Rozmawiaj ze sprzedawcą. Ale wiecie co? Byśmy musieli skończyć ten odcinek. Prawdopodobnie zobaczymy, jak to wszystko potoczy się i jakie jest wytłumaczenie tego wszystkiego w następnym, albo być może i kolejnych. Dlatego dzisiaj dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No co, my widzimy się w takim razie w kolejnych i zobaczymy, jakie będą przygody Johna w tym momencie.